Drodzy mieszkańcy, zgodnie z przedświąteczną zapowiedzią, dzisiaj troszkę informacji z gminy Łobez na temat inwestycji wykonywanych w naszym mieście. Pierwsza z nich to uzbrojenie naszej strefy ekonomicznej. Jeszcze 3 lata temu były to tylko tereny zielone, na których rosły truskawki. Mimo tego, że podstrefa strefy kostrzyńsko-słubickiej istnieje w Łobzie od 11 lat, to nikt do tej pory nie postanowił tam zainwestować. W wyniku działań ówczesnych władz teren przemysłowy został uzbrojony w najważniejsze media. W ramach tego projektu przewidujemy kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni, wybudowanie pełnego zaplecza infrastrukturalnego dla przedsiębiorców, którzy będą chcieli czy chcą już w chwili obecnej realizować swoje zamierzenia związane z produkcją, z budową firm. Projekt przewiduje budowę dróg, budowę kanalizacji sanitarnej, wody, również oświetlenia. Jeszcze w tym roku cały ten teren o powierzchni ponad 24 hektarów zostanie przygotowany dla użytkowania przez inwestorów produkujących czy budujących firmy. Na chwilę obecną, jak Państwo wiecie, została podpisana umowa na dofinansowanie budowy dużej szwalni nowoczesnej. To podpisanie umowy nastąpiło w poprzednim tygodniu. Jest to jeden z elementów rozwoju tego obszaru i budowy nowych firm na terenie Łobza. Mamy nadzieję, że będzie to dobry element do ściągnięcia kolejnych inwestorów. Prowadzone są rozmowy z potencjalnymi następnymi kupcami. Projekt ten realizowany jest w ramach kontraktu samorządowego Centralnej Strefy Funkcjonalnej. Jest to projekt, który realizowany jest od iluś lat, obejmuje 3 powiaty, świdwiński, łobezki i drawski. Kompleksowo przewiduje zagospodarowanie również części związanych z produkcją, budową nowych firm, jak również rozwojem szkolnictwa zawodowego oraz komunikacji, skomunikowania tak naprawdę tych 3 powiatów między sobą, które są bardzo do siebie podobne i mają te same problemy, ale te same możliwości. To i wiele innych rzeczy, które dzieje się na terenie Łobza, miejmy nadzieję, do końca tego roku sfinalizujemy i będzie to kolejny powód na to, żeby można było ściągnąć potencjalnych jeszcze większą ilość firm, która będzie chciała zainwestować na tym terenie. Przewidywane zakończenie tej inwestycji to 31 sierpnia. Kwota niebagatela, bo 8 milionów złotych. Druga z inwestycji, bardzo poważna, wykonywana z dofinansowaniem województwa zachodniopomorskiego, to ulica Magazynowa. Ta ulica już dawno oczekuje na swoją przebudowę. Wyglądała strasznie, w tym momencie będzie łączyła Zatorze i drogę 151 od strony Węgorzyna ze stroną drogi do Drawska, no i również osiedla na ulicy Łoźnickiej. W zakres inwestycji wchodzi wykonanie nowej nawierzchni jezdni i chodników, budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego, przebudowa istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci wodociągowej. Całkowita wartość inwestycji wynosi 1 347 712 zł i 26 groszy. Planowany termin zakończenia inwestycji 31 sierpnia 2018 roku. Gmina Łobez na wykonanie zadania dostała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 ze środków województwa zachodniopomorskiego w wysokości 50% kosztów całości inwestycji. Historia Stadionu Miejskiego w Łobzie ma swój początek w 1963 roku. Wtedy to wysiłkiem ówczesnych działaczy sportowych oraz władz miasta zbudowano nowoczesną i funkcjonalną jednostkę sportową. Proszę Państwa, po doprowadzeniu do tego, że powstał projekt budowy, remontu stadionu, udało się pozyskać środki z Ministerstwa Sportu w kwocie 2 milionów, co stanowi 50% inwestycji. Jest to pierwszy etap. W pierwszej kolejności zostanie wykonana płyta ze sztucznej nawierzchni, skatepark, street workout park oraz trybuna. Termin zakończenia prac to 30 listopada 2019 roku. Wartość inwestycji to około 3 miliony złotych. Kolejna inwestycja, którą możecie Państwo widzieć w okolicach cmentarza, jest to modernizacja czy też rewitalizacja Wzgórza Rolanda. Wzgórze Rolanda jest to założenie historyczne, które powstało w latach 1925-26 z inicjatywy mieszkańców Łobza. W tym okresie mieszkańcy Łobza, chcąc uczcić swoich synów poległych w I wojnie światowej, zadecydowali, że zrobią tego typu założenie przestrzenne. Jak my chcemy uczytelnić to wzgórze? Bo chcę zaznaczyć, że my nie odbudowujemy tego wzgórza.
My to wzgórze chcemy udostępnić dla mieszkańców, dla turystów. Uczytelnione będą poszczególne tarasy, oczyszczone kamienie, zrobione zostaną ścieżki takie żwirowe, będą ustawione lampy. Na tym terenie wypłaszczonym będzie trawnik i tu chcemy zrobić takie miejsce rekreacji, na którym będą również tablice informacyjne. Udało nam się uzyskać dofinansowanie z regionalnego projektu operacyjnego w ramach działania 04 Dziedzictwo Kulturowe kwotę 1 000 000 zł na realizację właściwie 3 zadań. Jedno zadanie jest zrealizowane, to są te widoczne za nami lampy, które kosztowało 144 tysiące. Te lampy oświetlają również uczęszczaną przez mieszkańców tak zwaną Polanę Jana, gdzie w ubiegłym roku postawiliśmy 2 wiaty, które cieszą się dużą popularnością. Drugie zadanie to jest droga widoczna za nami, która również będzie wykonywana w ramach tych środków. Koszt wykonania drogi 215 tysięcy, a trzecie założenie wchodzące w ten cały skład uatrakcyjnienia całego parku leśnego, to jest właśnie oglądane przez nas przed chwilą wzgórze Rolanda, którego koszt wykonania wynosi 889 tysięcy. To w temacie głównych inwestycji wykonywanych w naszej gminie. W kolejnych odcinkach kolejne, może troszkę mniejsze, ale też ważne dla naszych mieszkańców. Życzę Państwu miłego dnia.